to, że gdzieś z Kubą ktoś robi mi zdjęcia, to jest dla mnie takie logiczne, bo to jest łakomy konsek. Natalia, jesteśmy na konferencji nowego programu The Four i ty w roli prowadzącej. Powiem ci szczerze, że jestem troszeczkę zaskoczony, bo śpiewasz równie dobrze jak ci wokaliści, którzy tutaj są. Śpiewasz równie dobrze jak ci, którzy są w jury. I skąd taka decyzja? Dlaczego? Wiesz co, ja dostałam bezpośrednio od razu propozycję na bycie prowadzącą. Dość długo się nad tym zastanawiałam, bo ostatnio miałam taką misję w głowie i postanowiłam sobie, że nie będę się za bardzo chwytać tematów jakichś takich pobocznych, tylko skupię się na właśnie byciu piosenkarką, no bo jakby to chcę robić, to jest dla mnie najważniejsze. Ale przyjrzałam się bliżej temu, jak wygląda program, obejrzałam sobie wersję amerykańską i jakby zrozumiałam, dlaczego mnie to zaproponowano, ponieważ formuła programu właśnie na tym polega, że na świecie też prowadzony jest przez wokalistów. I to, co też powiedziano mi, kiedy składała mi stacja oferty prowadzenia, co też było dla mnie bardzo miłe, powiedzieli mi, że potrzebują osoby ciepłej, empatycznej i że dlatego do mnie ta propozycja, więc mi się zrobiło strasznie miło. No i pomyślałam sobie, że w sumie bycie jurorem nosi też duży ciężar i taką presję, wiesz, odpowiedzialność wyboru, potem się komuś robi przykro, a ja bardzo źle znoszę, jak się komuś robi przykro, więc chyba nawet lepiej, że będę tą prowadzącą. Ale wiesz, moje doświadczenie, które gdzieś tam przez te lata zdobyłam, jakby też nie jest na marne w tym programie, ponieważ jeżeli tylko będę mogła służyć jakąkolwiek pomocą naszym wokalistom, to ja zawsze będę tym oparciem i takim, wiesz, tym duchowym i tym ciepłym, ale też od tej strony technicznej bardzo chętnie wspomogę. Czyli 3 grosze dołożysz? Tak, bardzo, bardzo. I dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie nie zapomnieli o tym, że ja przede wszystkim jestem piosenkarką. A tutaj jestem piosenkarką, która ma wesprzeć, pomóc, chwycić za rękę, no i po prostu poprowadzić, tak. Natalia, a powiedz mi, bo castingi muszą zawsze przechodzić, czy to prowadzący, czy jurorzy, jak to było tutaj, to był wyjątek? Produkcja zadzwoniła, ty mówisz tak, biorę to? Tak, ja mam szczęście do castingów, na takiej zasadzie, że po prostu nigdy ich nie ma w tych miejscach, kiedy ktoś mi proponuje współpracę. I tutaj było tak samo, że my się spotkaliśmy po prostu na spotkaniu, gdzie produkcja powiedziała, że bardzo byłoby im miło, gdybym to ja poprowadziła program, przedstawili mi mniej więcej, o co będzie chodzić, jaka będzie w tym moja rola. I wiesz, kiedyś jak się zgodziłam, to jakoś tak bardzo zaufali, że sobie poradzę, że po prostu dali mi to w moje ręce. Potem oczywiście, wiesz, obudziłam się następnego dnia i sobie myślę, Matko Boska, no dobra, czyli teraz oni tak strasznie mi ufają, że ja teraz naprawdę nie mogę ich rozczarować i nie mogę ich zawieść. Więc wiesz, jesteśmy jeszcze przed pierwszymi nagraniami. Wszystko się może wydarzyć, no ale już chyba na ostatnią chwilę nie znajdą sobie nowej prowadzącej, więc są skazani na mnie. A powiedz mi, grafik masz napięty? W sensie pogodzisz to wszystkie zawodowe swoje sprawy, nagrywanie swojej muzyki, prowadzenie tego programu i życie prywatne? Tak. Ja też jestem osobą, która lubi, kiedy się dużo dzieje. Jak się dzieje mniej, to ja się stresuję i tak się czuję dziwnie, więc ja wolę, wiesz, zasypiać z takim poczuciem, nawet jeżeli jestem zmęczona, ale mam poczucie, że coś dobrego się wydarzyło tego dnia i że coś zrobiłam fajnego, nawet jeżeli jestem styrana, to wolę tak, niż po całym dniu w kapciach, po prostu nie wnosząc nic nowego w swoje życie, więc będzie dużo, będzie intensywnie, będzie napięty grafik, ale ja tak żyję od wielu lat i lubię to. No właśnie, bo w swoim życiu dużo się bardzo dzieje i gdzieś tam znowu medialnie ty i twój partner jesteście na językach. Zaskakuje cię to, nie wiem, jak w jakikolwiek sposób rozprasza? Nie. Bo znowu, wiesz, był okres, kiedy zdjęć na przykład paparazzi nie było, twoich i Kuby, a teraz nagle... Wiesz co, czy tych zdjęć nie było? One były. Ja, proszę, może nie były co tydzień, ale były dość regularnie, więc byłam zaskoczona, wiesz, bo to, że gdzieś z Kubą ktoś robi mi zdjęcia, to jest dla mnie takie logiczne, bo to jest łakomy kąsek, ale na przykład jak zobaczyłam, że ktoś zrobił mi fotki, jak chodzę po galerii handlowej sama, to byłam bardzo zaskoczona, ponieważ naprawdę zastanowiłam się, komu się chce to czytać? No kto to czyta? I wiesz, od sklepu do sklepu, wszędzie. I wiesz, i ja w tym kitku, taka z tymi pakunkami do samochodu. I cała historyjka oczywiście pod tym ułożona. A potem Natalia wybrała się do kwiaciarni, ponieważ w trendach teraz są kwiaty. Ja tak czytam, sobie myślę, kto to czyta? Komu się chce? Więc bardziej takie rzeczy mnie zaskakują. To, że polskie gdzieś tam pary show biznesowe są na językach, to jakoś tak nieszczególnie mnie dziwi. W trendach są metamorfozy. Kuba cię zaskoczył swoim wizerunkiem nowym? Tą propozycją, tak. Jak zareagowałaś, kiedy powiedział, że chce zrobić coś takiego, bo powiem szczerze, że to jest temat no, tygodnia. Tak.
wiesz, mnie nie, mnie nie zaskoczył. Zresztą ja uważam tak samo jak zresztą Kuba też to powiedział, że nie szata zdobi człowieka, a wnętrze i powinniśmy się teraz przede wszystkim na tym skupić. To ostatnie pytanie w tym temacie, bo mnie zastanawiają, wiesz, te tatuaże, bo on ich nagle nie ma, wszystko maluje, a ja mam pytanie, czy on maluje codziennie, ten make-up jest potrzebny rano? Mój drogi, ale skąd ty wiesz, że on je maluje? Ty nie wiesz nic, tak samo jak ja nie wiem. Jak to nie wiesz? Nie wiem, ja nie wiem. Nie widzicie się rano nigdy? Śniadania nie są? Ja jestem bardzo też zajęta, Kuba też, więc ja nie wiem, co on robi tam, słuchaj. Nie wiem, wiesz, nie sprawdzamy tak się bardzo.